Cześć! To co? Szykujemy się na bal. Tylko najpierw Harvey ma dzisiaj urodziny i musimy go nauczyć korzystać ze sralka, zanim będzie za późno. I on prawie wcale nie umie z niego korzystać, więc to może być pewien problem. Ethan chce przeczytać 20 książek. Ostatnio sobie kupił nowe, ale chyba do 20 to nie dobijemy. No zobaczymy. I tak pomyślałam, że Ethan, skoro on i tak tutaj będzie przez parę dni w domu, to w zasadzie nie zrobi mu to żadnej różnicy ze studiami, jak teraz się zatrudni w dziennikarstwie, zanim zacznie studia chyba. Chociaż nie, bo jak będzie miał to swoje CV i tak dalej, to będzie chyba więcej zarabiał, chociaż... No nie wiem. No dobrze by było, żeby coś sobie porobił. Co w dziennikarstwie jest potrzebne? No na pewno pisanie. To może niech po prostu posiedzi i popisze. Może kupię mu wreszcie jakiś komputer. Dobrze by było, żeby miał komputer. To nie jest nam potrzebne już. Dziękuję, Lamo. Okej. Okay. Arlo, a do szkoły to nie? Nie idzie się, tak? Może jednak, co? Darlin? Nie wiem, ktoś to zapomniał chyba o szkole. Czy był w ogóle autobus? Nawet nie zwróciłam uwagi. Znowu ten zlew, Boże, ja wam chyba kupię najdroższy zlew, jaki istnieje w tej grze, bo już normalnie nie wiem, co wy macie z tym psuciem tego zlewu. To już jest chyba czwarty raz. No. W ogóle Jack ma mało pragnień, bo chce tylko polepszyć sobie umiejętności sportowe i tyle. A Harvey nie będzie się bawił teraz dinozaurkiem, tylko będzie się uczył korzystania z toalety. A, Ethan, co ty robisz? Dlaczego ty... Aha, w szachy grasz na komputerze. A właściwie to dlaczego nie można w czwórce grać w szachy na komputerze? Wydaje mi się, że nie można, a to w sumie jest świetna sprawa, bo nie trzeba stawiać sobie całej wielkiej planszy szachów, takich, co się raczej w normalnym życiu widuje tylko w parkach. Nie trzeba takiej specjalnej planszy sobie stawiać w domu. Albo też fajnie by było, gdyby była po prostu taka mała plansza, którą można by było sobie schować do wyposażenia i postawić sobie na stole zwyczajnie. Czy to byłby aż taki problem? No nic, ty miałeś sobie... Aha, ty możesz już nawet jakieś powieści pisać, ale nie, na razie sobie tylko... No, pisz sobie po prostu. A nie, on już się prawie nauczył. To luzik. No właśnie. No i fajnie. W ogóle widzę, że Harvey będzie bardzo podobny do Judy, co mnie trochę martwi. Chociaż w sumie jakby był podobny do Jacka, to czy ja wiem, czy by było tak lepiej? No nic. A, tak, uwielbiam, jak to robią. Nie wiem, czy wam się też to tak często zdarza, ale u mnie to jest cały czas. Że małe dziecko podchodzi na krawędź schodów, a dorosły schodzi na dół i narzeka, że nie może tego dziecka podnieść. I będziesz czekał, aż on zejdzie po schodach, tak? No tak. Mam nadzieję, że jest jakiś mod na schodzenie po schodach małych dzieci do trójki, bo do dwójki on się bardzo przydaje. Tutaj by się przydał jeszcze bardziej, jak są takie bugi. No weź, idź tam. No idź tam. Złap rybę. No dobra, i będzie. No chcesz go po prostu podnieść. No to go podnieść. No nie! Dobra, wiesz co? Nie. Idź wreszcie coś zjeść. Już tam zostaw tego dzieciora. Niech on sobie coś porobi. Nie będę szła do Francji, jechała i robiła wywiadów. Dziękuję. Jeszcze gdyby to był Ethan. A ty już... Ty już po sobie ulepszyłeś to pisanie do drugi poziom? A, okej. Okay. To se siknij i... Czy tam kupnij, nie wiem. W sumie pisz dalej, bo co ty masz do roboty? Jak to po polsku jest? Trashy novel? Śmieciowa powieść? Co? Michał Kawaler jest jeszcze nastolatkiem? Jak to jest możliwe? What? Przecież on już... Przecież powinien chyba dawno być młodym dorosłym. Coś to poszło nie tak chyba. Chociaż nie, może on był młodszy od Ethana rzeczywiście. Ethan mógł być nawet sporo młodszy. No dobra, niech mu będzie.
Aha, ty idziesz do pracy, a ktoś. A nie, Ethan jest w domu, to możesz sobie iść. Już niedługo to nie będzie problemem. Harvey jutro idzie do szkoły, więc spoko. A, no i Judy już wróciła. A Judy to mogłaby trochę schudnąć, bo na portrecie jest szczuplejsza. Ona nigdy w rzeczywistości nie wygląda tak jak na portrecie. Albo na portrecie jest gruba, a w rzeczywistości szczuplejsza, albo na odwrót, więc. No, te portrety to nie działają najlepiej w tej grze. A! No, siema. A ty. Co, gdzie. Gdzie ty idziesz? Już do domu poszedł? A, bo Arlo poszedł do pracy, okej. Okay. A ty gdzie, Pola? Dlaczego do domu nigdy nie poszłaś, tylko se siedzisz na podłodze? Sandy French to jest? Tak. Tylko se siedzisz na podłodze i odrabiasz lekcje na podłodze. A, w ogóle to śnieg już dawno stopniał, bo przecież w poprzednim odcinku było mnóstwo śniegu i w ogóle jakaś mega zima, a teraz już ten. A teraz już jest wiosna, pierwszy dzień wiosny i budyniowe twarze wyszły na zewnątrz, na słońce. Tak, jest słonecznie, ładnie, ciepło i no tak ciepło bardzo nie jest, bo jest 8 stopni, ale już całkiem nieźle. Fajnie by było, gdyby już tak teraz było w rzeczywistości. O, Iglo, takie smutne. To jest bardzo dziwne, że ono się jeszcze całe nie roztopiło. Czekaj, czekaj, bo ja tu coś widziałam. A, ty też chcesz kupić maszynę do ćwiczeń, no to możecie się z Arlem złożyć. Czemu nie? Okej, to ja wam mogę kupić, tylko gdzie to wsadzić? Jakby się kiedyś Ethan wyprowadził, to tutaj na górze byłoby świetne miejsce na siłownię. Jest łazienka obok. Całkiem spoko. W sumie może na dworze? Przecież wy macie tyle miejsca w tym ogrodzie jeszcze. No dobra, mogło być więcej, ale no, coś się znajdzie na pewno. Albo tutaj na tym, o, na tym ganku. Teraz gdzie to znaleźć? Ach, pod sztangą, no tak. Czy jako maszyna do ćwiczeń liczy się bieżnia? Pewnie tak. To jest jakiś pomysł, żeby mieć bieżnię w domu. O, ta jest fajna. Ale dobra, weźmy taką klasyczną. I w sumie nie ma chyba maszyny do ćwiczeń tańszej niż 750 simoleonów, bo ona tam miała 750 simoleonów, a tutaj nie widzę tańszej niż 900, więc okej. Okay. Może gdzieś w jakiejś innej kategorii jest coś w stylu. Okej. Tutaj można? A, to jest tylko okno, okej. Okay. Nie wiem, tutaj może. Jakoś dziwnie to wygląda, ale. No niech tak będzie. No bo w sumie gdzie indziej miałabym to wsadzić. Można by było im sypialnię trochę przemeblować i tam by się zmieściła spokojnie, ale Arlo też ma z tego korzystać. To ma być taka wspólna bieżnia, więc. Bez sensu komuś do pokoju wstawiać. No dobra, niech sobie tam stoi. Najwyżej później się gdzieś on przeniesie. No, i jemu też się spełniło, no i fajnie. O, już chyba szczuplejsza jesteś. Troszku. Ćwicz, ćwicz. Aż do zmęczenia. Dlaczego ty z Henkiem gadasz? Gdzie ty? Dlaczego ty do domu nie wróciłaś nigdy? Okej. Okay. I gadała o małżeństwie. To trochę jest niepodobne do Henka, ale okej. Okay. O kotki jakieś. I w sumie właśnie do mnie dotarło, że ja chyba ani jednego psa jeszcze nie widziałam w tej rozgrywce. Same koty wszędzie. Ale to nie są. Nie, to nie są bezpańskie koty. A dlaczego one się nazywają kat, jak nie powinny się tak nazywać, bo Story Progression tak robi, że one się nazywają takie właściciele. Czy to są sekemotowie? Tak, to jest Sam, zdecydowanie tak jest. I on będzie całe życie łysy. Darlin, dlaczego chcesz pływać nago ze starym facetem? Wiesz, że on chyba jest już koło 40 w tym momencie? Darlin zaczyna mieć jakieś dziwne zapędy. Albo popędy. O, dobra, Judy już się wyćwiczyła, a Harvey to w ogóle co robi? Można było może tort jakiś?
kupić coś, ten teges. Tylko może niech wszyscy do domu wrócą, a Jack to wraca jakoś późno, nie? 21, to trochę za późno. Dobra, Ethan niech przestanie już sobie pisać. Lisa jest w domu, on... Aha, dobra, to jak on wróci. I Darlene niech też już się zbiera do domu. I zaraz sobie zrobimy urodzinki. Czy Lisa chodzi... Dlaczego Lisa chodzi w piżamie? Przecież ona była w szkole normalnie. Aha, bo ona się wykąpała i stwierdziła, że już jest czas spania, okej. Okay. No dobra, niech Harlow tutaj sobie już jedzie, a my zróbmy urodzinki, bo zaraz sam się zrobi i lepiej z tortem. Serio? Ale ja chciałam tort. No i dupa tam. Dobrze, obracaj się. Okej, okay, i mogę mu wybrać cechę teraz. On jest leniwy i dobry. Może wybierzmy mu coś, co będzie jakimś talentem, bo on jeszcze nie ma żadnego talentu. A dobrze by było. On logikę dość mocno tutaj sobie rozwijał. Więc może byśmy geniusza z niego zrobili, w sumie podobnie jak Ethan. Ale może coś innego? Wcześniej myślałam, żeby mu zrobić spostrzegawczy. Ja bardzo lubię tę cechę w ogóle. Ona co prawda jest bardziej nakierowana na detektywa, ale ja ją lubię, bo szybciej się Sim dowiaduje... O, właśnie. Szybciej się Sim dowiaduje cech innych i w zasadzie to jest chyba tyle. No. Ale lubię tę cechę. Nigdy praktycznie jej nie wykorzystuję do tego, żeby Sim był detektywem, bo praktycznie w ogóle nie rozwijałam tej kariery w trójce. W czwórce tym bardziej w sumie. Ale właśnie lubię ją, bo ma jakieś tam inne jeszcze korzyści. No więc może nie będziemy z niego robić geniusza, żeby nie był kopią Ethana. No i tak by nie był... Chociaż nie, no... Jak jest dobry, jeszcze go zrobię geniuszem, no to będzie rzeczywiście... już dość mocno podobny do Ethana. A może niech będzie ekscentryczny? O, super. Też lubię tę cechę. I ona się też trochę kojarzy z logiką i z taką inteligencją i w ogóle, więc... Okej, okay, niech będzie ekscentryczny. I przede wszystkim to jest gruby. Gruby ekscentryk. Jezus Maria, dlaczego to jest taki gruby? No, wiem dlaczego. Judy! Judy, co ty zrobiłaś temu dziecku? Ej, ale Judy już ładnie chudnie, a on się urodził taki gruby, no ja nie wiem. No piękniutki jesteś. O, no, nos to masz po prostu cudny. Ale kolor włosów ma fajny, taki niespotykany. Co ja ci mogę za fryzurę? W sumie może byś zostawił sobie tę fryzurę, całkiem spokojniej wyglądasz. Ewentualnie jakieś krótsze włosy byś mógł mieć, albo jakieś zaczesane. No nie, dobra, zostań w tej. Niech będzie. Tylko te brwi chyba ci zmienię, bo jakieś takie są dziwne. Dobra, może te. Ale krótkie rzęsy ma. A, awans tam ktoś dostał, pewnie Jack. I teraz sobie tak pomyślałam, że za każdym razem jak zmieniam komuś wygląd, zwłaszcza stroje, to zazwyczaj to po prostu tnę. I później ktoś ma te wszystkie stroje już zrobione, a wy nie widzieliście całego procesu, więc stwierdziłam, że tym razem pokażę wam cały proces, który jest długi i męczący, więc go przyspieszę, ale proszę bardzo.
co on ma z tą koszulką w paski? O mój Boże. No dobra, u dziecka nie jest to aż takie skomplikowane, ale nadal chwilę trwało. Już pierwsze pragnienie, Harvey chce się nauczyć pisania. Okej. Okay. Ethan, ty już to czytałeś. Okej, okay, jutro już jest środa, więc pojutrze już jest ten bal, więc dobrze by było, żeby na pewno Lisa poprosiła VJ-a, żeby z nią poszedł i żeby Arlo może też sobie znalazł jakąś dziewczynę. Mogłabym w końcu pamiętać, żeby mu zaznaczyć, że ma poznawać ludzi w szkole. O nie. No i musimy przemeblować mu pokój. Zaraz, czy Story Progression to jest włączony teraz, czy nie? A, jest włączony, okej. Okay. To dobrze, to bardzo dobrze. No, za drugim razem też spalisz? No nieźle. Judy, będziesz dojadała resztki? Okej. Okay. Dlaczego po was autobus nie przyjeżdża i dlaczego wy nie macie takiego automatu, żeby iść do szkoły? O, a temu się ocena podniosła. On miał B jeszcze wczoraj. Lisa nawet ma świetne oceny. A, ty już nie chodzisz do szkoły. No i młody też by mógł pójść zamiast telewizję oglądać. O, roślinki niektóre nam ożyły. Okej. Okay. To może od razu jej to kliknę? Co bym nie zapomniała o tym, oczywiście. Ale ty musisz... Możesz po szkole to zrobić? No dobrze. W sumie to mogłam tu kliknąć, nieważne. Boże, Judy! Judy, ty jesteś chuda teraz. Ta bieżnia to jednak był jakiś pomysł. O, Harvey poznał Darrena Keatona w szkole. Właśnie chciałam, żeby go odwiedził, bo to jest sąsiad. I żeby może by się przyjaźnili czy coś. Bo on mieszka tu. Dobra, Alisa po pracy pójdzie odwiedzić VJ-a. Znowu jej się odkleił jakiś dziwny cel życiowy. Chociaż ona chyba już to miała nawet. Co? Nie rozumiem. W sensie, że... Ale kto to jest? Kim jesteś? No to nie jest jakiś... To nie jest budyń chyba żaden. To jest Malcolm! Okej. Okay. To fajnie, przyszedł i poszedł. A przecież Arlo nie idzie do... A, idzie do pracy, okej. Okay. A to kto? O, Sandy French nam urosła. Jeszcze wczoraj była dzieckiem, a teraz już jest nastolatką i to całkiem fajną. Mnie to pasuje. A, tak, Lisa miała odwiedzić VJ-a po pracy. O mój Boże, czy on jest już młodym dorosłym? Ej, w sumie to jest całkiem możliwe. I właściwie to, tak, zdecydowanie jest młodym dorosłym i w sumie to oni się już nie przyjaźnią dawno. To przykre. Czy ten koleś się nazywa Watanabe? To brzmi jak jakieś słowo w języku Simów. Nawet chyba jest jakiś taki dialog, gdzie mówią Watanabe! No dobrze, możesz go odwiedzić i odświeżyć z nim relację. To by był jakiś pomysł, ale no na tańce to już z nim nie pójdziesz niestety. A taki miałam chytry plan. To niech Judy może zajmie te Sandy, to Arlo jak wróci, to będzie mógł sobie z nią tam coś tego pogadać i może on ją zaprosi, chociaż ktoś będzie miał randkę. W sumie to może wyjdź wcześniej z pracy, już tam, Boże, czy ty tylko w spożywczaku pracujesz. Zakasłaj trochę i cię wypuszczą. Jak gdyby to było rzeczywiście takie proste w prawdziwym życiu. O! No pięknie. Nie słyszałam fleciku, ale widzę, że tutaj coś tego.
Dobra, każdy, kto chce iść na festiwal wiosny, niech idzie na festiwal wiosny i sobie robi co chce. Czyli właściwie tylko Jack. A, no i młody jeszcze. No dobrze, niech sobie razem idą. Ona jest w zespole? Okej. Dobra, jak na razie jest singielką, to może byśmy wyłączyli ten postęp historii, bo zaraz ktoś nam ją zwędzi sprzed nosa. Już chyba wystarczy, już się na pewno namnożyli ludzie. Widziałam, że po pragnieniach i różnych innych znakach, że tak powiem, ktoś tam przez telefon rozmawiał i w ogóle, nie wiem, podsłuchuję po prostu ludzi. Widziałam, że Ayesha Ansari ma dziecko, więc tak. Zdecydowanie coś się już zdążyło zadzieć. Ale nie poznałeś żadnej absolutnie cechy jeszcze jej, a trzy razy już wzięłam, żeby ją poznał. Czekaj, specjalne... Aha, bo ty jesteś po prostu przyjacielski i w sumie tak poza tym to masz miałki charakter. Chociaż zaraz, nie możesz mówić czegoś o tym, że lubisz przyrodę czy coś? Może pogadać o deszczu? I rozmawiali też o... Ona jakby dała do zrozumienia, że nie za bardzo ją ćwiczenia fizyczne interesują, więc powiedziałam Arlowi, żeby pogadał z nią o programach telewizyjnych, ale leniwa najwyraźniej też nie jest, więc nie jest to najprostsza rzecz. O, tutaj może zaprosić ją na bal. To może... To może jej najpierw jej osobowość skomplementuj, a potem ją zapytaj. Bo chyba już się będziecie przyjaźnić w tym momencie. To było szybkie w sumie. Tak się pyta o to, czy nie pójdzie na bal z nim? O! No i fajnie. Alisa to nawet już nie zna nikogo, kto by był w jej wieku w miarę, bo albo są nastolatkowie, którzy są młodsi od niej, albo są właśnie tacy w wieku VJ-a, którzy są już młodymi dorosłymi, więc... No bo ona ma jeszcze 2 dni do urodzin, także tego. Harvey... No przynajmniej szczupły jesteś. Czy tylko mnie się to kojarzy z awatarem Becky z Simsów? Arlo dostał kwiatuszka od Sandy. Okej. Okay. Co to za stwór? Ojej. A, i znowu jest śnieg, więc taki prawdziwy marzec mamy. Teraz ta ma iść do korpo pracować? No dobrze. Susan ma dla Judy próbkę czegoś, co zrobiła. No dobra. Zobaczymy, jaki będzie miała nastrójnik. Świeży oddech. Okej. Okay. Widocznie to była jakaś wyjątkowo dobra miętówka. Dobra, jak tam te twoje książki? Bo czytasz i czytasz, 15 teraz masz. To teraz przeczytasz jeszcze to coś dziwnego i już będzie 16 i chyba już więcej książek nie ma w tym domu. Trzeba będzie kupić. Albo do biblioteki iść po prostu. Pauline Won jest tym? Jest nauczycielką? Trochę mi to do niej nie pasuje, ale okej. O! Judy dostała awans. A, w ogóle to wczoraj też Jack dostał awans, tylko akurat wchodziłam do kasa, więc przeoczyłam. Znaczy nie tyle przeoczyłam, co po prostu tak się zgrało. Czyli ona jest na 7 poziomie teraz, a Jack jest na 4. Wow. No, ale wszystko ma tutaj zrobione, więc po prostu musi iść do pracy. Pewnie w sobotę dostanie awans, potem jest wolne. A, on ma wolne wtedy, kiedy i tak miałby wolne, więc w sumie spoko. Tutaj nie jest tak, że się odbiera dzień za to. I później zobaczymy. Chociaż on zaraz będzie trochę za stary, żeby ćwiczyć i żeby być sportowcem, no ale no, może się uda. Abanis ni to faro? Never? Jezu, weź dziecko jakąś rozrywkę sobie. Nie graj w piłkę, tylko nie wiem, telewizję sobie pooglądaj czy coś. Dobra, Harvey, ty, a może najpierw odrób lekcję, a potem pójdź sąsiada odwiedzić? Poznałeś kogoś w szkole jeszcze? O, sama Sekemoto. A to drugie łyse to co? O Boże, córka Ursinowej też jest łysa. To jest po prostu doskonałe dopasowanie.
Darenki, to on i w sumie tyle. Sandy tu przy... A, bo przecież zaraz jest ten. A ten do pracy poszedł, no czy ty głupi jakiś jest? Przecież o 18 jest już bal. Weź tutaj rusz tyłek z powrotem do domu, proszę mi tu przyjść. Tylko, że jak ona jest tutaj, to ona nie powinna tu być. W sensie, ona powinna dołączyć do niego później, nie? O, wiewióreczka. Ojej. Biega sobie. Ojej. Aha, bo ty już masz strój wizytowy na sobie i tę piękną czapkę. Nie, weź to zmień. Arlo. Chociaż na ten jeden bal. No, szybciej. Bo tutaj limuzynka już czeka. Okej. Okay. I co, i nic nie trzeba płacić za tę limuzynę, tak? Nic nam z konta nie zejdzie. No nic dziwnego, że darmowa, jak nawet nie chce jechać. Halo? A ona tam weszła do środka? W ogóle? O, no wreszcie. Jej! Tak, konia przejedź. I teraz będą fajne powiadomienia, ona jest pięknie ubrana. A dlaczego ty nie masz już garnituru? To był twój strój do pracy? Ten garnitur taki beżowy? No właśnie coś mi się nie zgadzało, że ja ci chyba... Ale muzyka. Że ja ci chyba dawałam inny strój wizytowy. No dobra, idź sobie w jeansach i w koszuli i w czapie. Czemu nie? Sandy wcale nie lepsza. Jack, wiesz co? Jak coś się psuje już piąty raz z rzędu, to znaczy, że chyba czas to wymienić. Proszę. Wow, jak szybko. Kiedy tańczyli, ona zapytała go, poprosiła go o chodzenie. Wow. Tak. Tak. Tak, są razem. Arlo znalazł dziewczynę szybciej niż Lisa. Znaczy, niż Lisa chłopaka. Zresztą w sumie Lisa mogłaby też jej znaleźć dziewczynę, nie miałabym nic przeciwko. No ale ten VJ gdzieś... Ej, zaraz, przecież... Jak zwykle o czymś zapomniałam. Przecież ona chyba odwiedziła VJ-a i... I co? I nic nie gadała z nim? Weź go odwiedź. Tylko teraz ja cię pilnuję. Arlo właśnie po raz pierwszy pocałował Sandy. Wow. To takie proste, jak się idzie po prostu na bal. Wszystko się samo dzieje. Co to był za dźwięk? A, no tak. Arlo jeszcze do tego został królem balu. Po prostu same sukcesy. Ach, zapomniałam, że oni mają taki piękny dom. Coś ty założył. Dobra, nie oceniam. O, już lepiej. On w dziennikarstwie pracuje. No dobrze. Nie myślę o pieniędzach. Sandy przyznała się, że podoba jej się Arlo. No to chyba już było dość oczywiste. Ale dobrze, lepiej zapewnić kogoś, nie? Proszenie o chodzenie i pocałunki jeszcze nie muszą koniecznie coś znaczyć. Przynajmniej teraz jest od ciebie wyższy. A ty miałeś Kitona odwiedzić, ale za dużo tych ludzi, no. Za dużo ogarniać trzeba naraz. No tak, jak zwykle mówienie o sobie nie działa, jak trzeba. Dobra, zaraz masz szlaban, znaczy, no wiesz... Zaraz musisz do domu wracać. Ale możesz do niego zadzwonić. O! A Darlin też poszła na ten? Na bal? Okej. Okay. Tylko ona chyba coś robiła wcześniej. A już nie jest? No dobrze. I koniec końców Lisa w sumie nie poszła w ogóle na ten. Na bal. Może dlatego ta limuzyna tyle stała. A dużo dziewczyn stwierdza, że jak nie mają randki, to w takim razie nie idą w ogóle. Oddawaj samochód, ty kleptomanko jedna. No dobrze, to będzie wszystko na dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie z tymi studiami. Może jednak wyślę Lisa na te studia. Też mówcie mi, co wy tutaj chcecie. Harvey to prawdopodobnie powinien mieć na imię Louis. Arlo ma dziewczynę, co jest pewnym zaskoczeniem. Jak widać, dzisiaj są Lisy urodziny, więc w następnym odcinku świętujemy urodziny. A jak na razie to wszystko.
Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, jakoś jak mam nadzieję, że się zmuszam i widzimy się w następnym. Pa!